Kościół nie może być milczący, kiedy wychwalamy Boga. Amen? W Dziejach Apostolskich, kiedy pierwszy Kościół modlił się, to czytamy, że ziemia drżała, kiedy skończyli się modlić. Ja wierzę, że to również ona drżała nie tylko od mocy Bożej, ale również od mocy modlitwy, od tego, w jaki sposób oni się modlili i wielbili Boga. Bo kiedy Kościół się modli, mury Jerycha muszą runąć. Amen? Kochani, druga część wykładu o uwolnienie. Chciałbym się w niej skupić na aspekcie uwolnienia, w sensie tego, skąd uwolnienie albo przez co uwolnienie przychodzi. Mówiliśmy o dwóch królestwach. Jakich? Ciemności i światłości. Mówiliśmy, że w królestwie ciemności, obywatele mają status niewolników. Teraz będziemy mówić trochę o drugim królestwie, o królestwie światłości i o tym, jaki my mamy status, albo inaczej, jaki status mają obywatele Królestwa Światłości i dzięki czemu i przez co to się dzieje. A więc Królestwo Światłości, czytaliśmy w liście do Kolosan, że ci, którzy zostali przez Ojca przeniesieni, wyrwani z władzy szatana, zostali przeniesieni gdzie? Do Królestwa Światłości, a nazwane to Królestwo jest Królestwo Syna Jego umiłowanego. A więc możemy śmiało powiedzieć, że Pismo nas naucza, że Królestwem Światłości włada Jezus Chrystus. Amen. Jezus Chrystus jest Królem, Jezus Chrystus jest Władcą, Jezus Chrystus jest Panem. Ale bardzo ciekawe określenie, o którym mówi nam Pismo, a mianowicie, że Jezus jest Królem Królów i Jezus jest Panem Panów. Więc te tytuły Jezusa na coś wskazują na pewien charakter, jaki mają obywatele Królestwa Światłości. W ubiegłym roku, kiedy organizowaliśmy konferencję w ramach misji Wolni w Chrystusie w jednym z miast na południowym wschodzie Polski, to był Tarnobrzeg, i tam mówiłem również dogłębnie mówiłem o mocach ciemności, mówiłem o uwolnieniu. Siedziała młoda dziewczyna i ta młoda dziewczyna zaczęła rysować to, co ja mówiłem. To było niesamowite. Mam to w swoim biurze. Szkoda, że nie zabrałem. Rysunek. Zrobiła rysunek, bo właśnie nauczałam na temat Królestwa Ciemności i Światłości, jak Bóg nas wyrwał. I ona w czasie tego nauczania, w ciągu półtorej godziny, narysowała niesamowity szkic. Mianowicie człowieka, którego Chrystus swoją dłonią wyciąga z otchłani, z ciemności. Niesamowity obraz, który pokazuje, co czyni Chrystus, kiedy przychodzi do naszego życia. No, on nas wyrywa, tak? Dosłownie nas wyrywa. To nie jest takie, wiecie, delikatne przejście, ale on nas po prostu zabiera z tego miejsca, w którym się znajdujemy, tego miejsca cierpienia, tego miejsca, gdzie jesteśmy niewolnikami, tak? I przenosi nas zupełnie w inną rzeczywistość. I tutaj chciałbym teraz, abyśmy otworzyli Stary Testament, ponieważ w obrazie wyjścia Izraela z Egiptu jest pokazany jest obraz uwolnienia, które wnosi Bóg do naszego życia. Jest to druga księga Mojżeszowa, rozdział 3. Zabawne jest to, Bóg jest naprawdę niesamowity, muszę wam powiedzieć, bo za każdym razem na pierwszej sesji otworzyłem swoje notatki, w ogóle z nich nie skorzystałem. Teraz otworzyłem drugie notatki, też z nich w ogóle nie korzystam i mówię zupełnie co innego niż w tych notatkach jest, ale widocznie tak ma być. Amen. Chcę powiedzieć, że to jest historia, która jest historią niesamowitą. Dlatego, że Mojżesz, który uciekł z Egiptu, a wiemy, że Mojżesz był wychowywany przez córkę Faraona, był przez nią zaadoptowany i przygotowywał się do tego, żeby objąć tron w Egipcie. Tak na marginesie, Egipt w tym czasie był
najpotężniejszym mocarstwem na świecie, a sam Faraon miał nie tylko władzę świecką, taką wiecie, jako rządzący, ale władzę boską, bo był nazywany Bogiem. I do tego był przygotowywany Mojżesz. Ale Mojżesz pochodził z Izraelitów. I gdzieś w pewnym momencie odezwało się to jego połączenie z narodem izraelskim. I Mojżesz musiał w konsekwencji pewnego czynu uciec. Uciekł z Egiptu, pojął za żonę córkę Jetro i przez 40 lat pasł owce swojego teścia. I pewnego razu, kiedy pasł owce swojego teścia, pomyślał, że to Fata Morgana. Kto z was był na pustyni kiedyś? Byłeś na pustyni? Długo? Na wakacjach. Jakbyś tak pobył kilka dni bez wody, to co by się działo? Miałbyś najpierw Fata Morganę. Z widy tak zwane. Czyli zobaczyłbyś z widy i Mojżesz w pierwszym momencie myśli sobie, to chyba jest niemożliwe, Fata Morgana. Ale czytamy, że Mojżesz był na tyle jednak już doświadczonym pasterzem. Ta pustynia tam troszeczkę inaczej wyglądała niż te pustynie, na przykład, gdzie ty byłeś, bo podejrzewam, że mogłeś być gdzieś w Egipcie, tak? Więc to jest inna pustynia. Tamta pustynia, to na tamtej pustyni, gdzie był Mojżesz, to rosły takie, wiecie, krzaczki, że te owce gdzieś tam to skubały, ta trzoda gdzieś tam to skubała, ale gorączka była. I Mojżesz zobaczył krzew, który się palił, ale nie płonął. Podszedł do tego krzewu i usłyszał głos. Mojżeszu, zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Nie będę opowiadał, co mógł czuć Mojżesz, kiedy zdjął sandały na rozgrzanej ziemi. Ale to już jest inne kazanie, inny temat, inne nauczanie. My przejdźmy do tego, co Bóg mówi, kiedy powołuje Mojżesza. Mówi, Mojżeszu, powołałem Ciebie, abyś wyprowadził mój lud z Egiptu. Dlaczego Bóg to mówi? Dlaczego Boga interesował ten lud? Bo z tego ludu miał wyjść Mesjasz, Chrystus. Ale to też nie jest ważne. Widzicie, kaznodzieja ma to do siebie, że wiele wątków zaczyna poruszać, kiedy dotyka werset po wersecie, więc kontrolujcie mnie i pilnujcie, żebym nie uciekał od tego, co jest najważniejsze dzisiaj. Więc chcę powiedzieć tak. Mojżesz słyszy motywację Boga, dlaczego Bóg się pochylił nad Izraelem i dlaczego Bóg powiedział, bracie Tadeuszu, wyprowadzę was z Egiptu. Oto w trzecim rozdziale, w wersecie 7 i wersecie 8 i wersecie 9 są trzy bardzo ważne myśli, które Bóg zawarł i ja wierzę, że On zawiera je do tej pory dla każdego z nas, ponieważ Stary Testament jest odbiciem rzeczy, które będą się działy w Nowym Testamencie, w sensie duchowym również. I obraz Izraela, narodu wybranego, jest takim obrazem naszego wychodzenia ze zniewolenia, wychodzenia ze świata, wychodzenia z nałogów i przejścia do tego Królestwa Światłości. Więc zobaczmy, co tutaj Bóg mówi. Przeczytajmy głośno te trzy wersety i może ktoś by z was przeczytał. Może Agnieszka przeczyta. Rzekł jeszcze Pan. Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków, Amorejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Amen. Trzy wersety, a jakże oddające sens człowieka, który żyje, będąc zniewolonym przez szatana i jego metody. Trzy wersety, które mówią być może o życiu niektórych z was, a na pewno mówią o życiu każdego z nas w przeszłości.
Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem Bóg tak umiłował świat. Zobaczcie, kochani, że pierwsze słowa, które Bóg kieruje do Mojżesza, to są słowa: napatrzyłem się na niedolę i na udrękę mojego ludu. Napatrzyłem się, to słowo znaczy, że mam już dosyć. Kiedy Bóg patrzy na twoje życie, kiedy Bóg patrzył na moje życie, kiedy Bóg patrzył na nasze życie, Bóg z pewnością mówił w pewnym momencie tak: napatrzyłem się, Andrzej, Tomek. A czemu mówię Andrzej? Albo z Andrzejem rozmawiałem po tobie. Tomek, napatrzyłem się na twoje życie, mówi Bóg. Napatrzyłem się na twoją udrękę i mam już dosyć. Kiedy Bóg to mówi do Mojżesza, to tak jakby mówił do każdego z nas. Wiecie, dlaczego ja tu jestem? Nie dlatego, że mi się bardzo chciało jechać z jednego końca Polski na drugi. Nie dlatego, że jesteście tacy cudowni. Powiedziałem, nie dlatego, że jesteście. Nie dlatego, że mam wolny dzień. Tylko dlatego, że kiedyś Bóg powiedział te słowa do mnie: napatrzyłem się na twoją udrękę. A teraz posyłam ciebie, abyś wyprowadził mój lud. I jestem tu ze względu na Jezusa Chrystusa, który mówi: napatrzyłem się na życie tych ludzi. Napatrzyłem się na niektórych z nich, na ich naganiaczy, na ich krzyk, na ich cierpienie, na ich zniszczenie. I posyłam mój Kościół, aby wyprowadził tych ludzi na wolność. Wiecie, na ogół nie lubimy alkoholików. Dlaczego? Oni nas irytują. Alkoholicy nas irytują. Dlaczego? Jaki jest ten obraz alkoholika? Śmierdzący, wykorzystujący, wulgarny, nieprzewidywalny. Worek bez dna, ciągle pijany. Nie lubimy. My jako ludzie, kiedy stajemy w świetle czy w obecności człowieka zniewolonego, to mówimy: a idź ty. Ale wiecie, że jest ktoś, kto nigdy tak nie powie. Że kiedy my jako ludzie się odsuwamy od ludzi zniewolonych, odwracamy głowę, jest ktoś, kto patrzy nadal na życie tego człowieka. Patrzy i widzi nie alkoholika, który jest udręką dla innych, tylko widzi jego udrękę. Widzi twoje cierpienie, widzi twoje zmagania i widzi twój ból i widzi twoją beznadzieję. I ma tylko jedno pragnienie, żeby znalazł się ktoś, kto opowie ci o nim, aby cię wyprowadzić na wolność. Halleluja. 3 wersety, które mówią o tym, jak Bóg patrzy na człowieka, który potrzebuje pomocy. Znam cierpienia jego. Znam cierpienia jego. Pewien człowiek. Kiedyś mieszkaliśmy na dużym osiedlu i w bloku, w którym mieszkaliśmy, na 4 piętrze, naprzeciwko naszego bloku był 2 blok. Nie zapomnę tego, to było wiele lat temu, ale do dzisiaj to pamiętam i będę chyba pamiętał do końca. Człowiek, który prowadził własny biznes, który był kimś, był szczęśliwym mężem.
po 20 kilku latach życia z żoną, ona zmarła na raka. Odeszła. Zostawiła go sama. Samego. Nie mieli dzieci. Od momentu, kiedy ona zmarła, widziałem tego człowieka, jak zataczając się, dzień po dniu wracał do pustego mieszkania. A czasami zdarzało się, że puste butelki po wódce wyrzucał przez okno. Wiecie, byłem wtedy młodym człowiekiem. Do dzisiaj nie mogę sobie wybaczyć, że nie zahaczyłem tego człowieka. I nie powiedziałem mu, że jego ból może być ukojony, że jest ktoś, kto może mu pomóc. Nie miałem odwagi. Byłem zbyt młody, może wtedy zbyt niedoświadczony. Nie zrobiłem tego. Jedno, co robiłem, to modliłem się. Boże, uratuj tego człowieka. Wszyscy mieli go dosyć, sąsiedzi mieli go dosyć. Rodzina miała go dosyć. Wiecie, a ja byłem przekonany, że ten człowiek nie pił dlatego, że był zły. Tylko w ten sposób myślał, że zagłuszy ból. Pustkę, która pozostała po śmierci jego żony. Znalazł złe rozwiązanie na swoją sytuację. I wierzę też, że mimo wszystko Bóg był w tym cierpieniu, widział to. Zobaczcie, Mojżesz słyszy słowa. Znam cierpienia jego, mojego ludu. Znam twoje cierpienia. Napatrzyłem się na twoją niedolę. Młoda niewiasto, Bóg zna twoje cierpienia. Bóg widzi twoją niedolę. Człowieku, który jesteś tu po raz pierwszy, ja nie chcę ci opowiadać o tym, jaki Kościół, który reprezentujemy, jest piękny. Chcę ci powiedzieć, że Jezus zna twoje cierpienie. Że Jezus zna twój nauk, twoje zniewolenie, twoją walkę. Ja nie chcę mówić tylko do ludzi dzisiaj zniewolonych alkoholem. Chcę mówić do ludzi, którzy przeżywają na co dzień tragedię swojego życia, bo może zmagają się z jakimiś problemami. Bóg to widzi. To zdanie, które mówi, znam Jego udrękę, znam Jego cierpienia, to znaczy, że Bóg widzi nasze cierpienia. Amen? Kolejne słowa, które mówi do Mojżesza, to są słowa, które jeszcze bardziej pokazują, co się dzieje, kiedy otworzymy nasze serce dla Boga. Bo Bóg mówi, wstąpiłem przed to. On nie tylko zna nasze cierpienia, ale On również przyszedł po to, tak? Amen? Tu mówi do Mojżesza Jahwe, wstąpiłem przed to. Ale przecież wiemy, że Jezus Chrystus wstąpił na ziemię, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy byli w niewoli lęku przed śmiercią. List do Hebrajczyków, rozdział 2. Amen? A więc skoro z niewoli, to znaczy, że Chrystus przynosi wolność. Wstąpiłem przez to, aby go wyrwać z mocy Egiptu. Egipt symbolizuje to królestwo ciemności, o którym dzisiaj mówiliśmy. Egipt symbolizuje to królestwo, w którym jesteśmy kim? Jako ludzie niewolnikami. Ludzie w królestwie ciemności są niewolnikami. I Egipt takie królestwo reprezentuje tutaj. Ale Bóg mówi, ja stąpiłem, aby go wyrwać z mocy Egiptu. To znaczy nie po to, abyśmy siedzieli i dalej byli niewolnikami. Musisz zrzucić z siebie mentalność niewolnika. Musisz przestać być niewolnikiem. Musisz powiedzieć nałogowi i wszystkim okolicznościom, że ty już więcej nie będziesz niewolnikiem, bo Jezus wstąpił, aby ciebie uwolnić.
Wybaczcie, że ja się tak ekscytuję tym. Ale przeżywam to, doświadczam tego i chcę tym żyć. Chcę żyć ze świadomością, że nie jestem niewolnikiem. Tylko jestem wolnym człowiekiem. Amen? Halleluja. Popatrzmy na werset 8. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu. Wyrwanie to jest jedno, ale co potem? Co dalej? Niektórzy ludzie mówią tak. Mówisz, że mam oddać życie Jezusowi. Ale co potem? Co potem? Aniu, co potem? Ale oni o tym nie wiedzą jeszcze. Niektórzy mówią tak. No, ja to tak jak na starość. O, jak się zestarzeję, to wtedy. A skąd wiesz, że się zestarzejesz? A ty to już wiesz. Ale dalej młoda jesteś. Halleluja. To nie była obraza. Pamiętajcie, że im jesteśmy starsi, tym jesteśmy młodsi. Nawet o tym nie wiecie. Ci, którzy ufają Panu, co robią? I nabierają. I jako młodzieńców, tak? Amen. Czy ty wiesz, bracie, że ty za chwilę będziesz młodszy niż ja? Bo im bliżej Pana, tym bliżej momentu, kiedy będziemy przemienieni z chwały w chwałę. Amen. I podobieństwo. Amen. I nie wiemy, jacy będziemy, ale wiemy, że będziemy do Niego. Amen. Znacie Biblię. Chwała Bogu. Więc kochani, Bóg stąpił nie tylko, aby nas wyzwolić, aby nas wyrwać, ale Mojżesz słyszy dalej słowa, które są bardzo mocne. Popatrzmy na werset 8. Dalej patrzymy do naszych Biblii. I wyprowadzić go z tego kraju do jakiej ziemi? Opływającej, rozległej, żyznej, do siedziby. No już nie czytajcie. Chichichichiwijczyków, Amorejczyków, Jebuzejczyków, Chetejczyków, to wam nam nic nie mówi. To są ludy, które zamieszkiwały Kanan. Kanan symbolizuje Królestwo Boże. Królestwo Boże to jest królestwo, którym Jezus ma tytuł Król Królów, Pan Panów. To jest bardzo dziwne królestwo, bo w tym królestwie są sami panowie, same panie, same królewny i sami królewicze. Nie, księżniczki. Królewny. Królewny. W tym królestwie są same królewny, same panie, sami panowie i sami królowie. I ja zawsze mówię, wiecie, dlaczego jestem zarozumiały? Bo jestem królem. Nie jestem zarozumiały. Ale kiedy staję z mikrofonem i głoszę Ewangelię, to niech się demony boją. Dlaczego? Dlatego, że stajemy w autorytecie Jezusa Chrystusa. Jako królowie i jako panowie, amen, i jako ci, którzy mają władzę nadaną przez samego Chrystusa i Boga Ojca, wykonywaną przez Ducha Świętego, amen, aby w imieniu Jezusa zginało się wszelkie kolano i wszelki język wyznał, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Halleluja. A więc Bóg przyszedł, aby ich wyzwolić i wprowadzić w zupełnie inne miejsce, gdzie już nie będą bici, gdzie nie będą cierpieć, gdzie nie będą musieli zmagać się o swoją codzienność. Opowiem wam historię takiej Kasi. Mam nadzieję, że nie będzie tego słuchać, że o niej mówię. 9 lat temu. Czas leci, wiecie, ja już nie liczę dni ani godzin. Więc może 9, może 8, a może 10. Przyprowadzili ją znajomi, tak jak niektórych z was dzisiaj tutaj. Kasia, 2 fakultety. Biolog. Chemia. Mieszkająca na Melinie. Jej dom przypominał, jej mieszkanie przypominało starą ruderę
gdzie trzeba było co wieczór heblować drzwi, żeby się nikt nie dostał, bo wchodzili jak chcieli. Kasia, 30 lat, sobie wyobrażacie? U której zdiagnozowano raka nie krtani, tylko tarczycy. Leżąca na dnie, pijana dzień w dzień, wykorzystywana przez mężczyzn i bita. I taką Kasię po latach braku kontaktu odnalazła jej koleżanka ze szkoły. Co dla człowieka jest niemożliwe, dla Boga jest możliwe. Ta jej koleżanka była jak Mojżesz. Bóg jej powiedział: idź do Kasi. Gdzie? Poprowadził ją tak, że ją odnalazła. I zaczęła jej zwiastować. Ale najpierw musiała doprowadzić, żeby Kasia wytrzeźwiała, żeby zeszły siniaki, opuchlizna. Jak zobaczyłem pierwszy raz Kasię, to się przeraziłem. To była 30-letnia ruina. Kobieta, która dzisiaj prawdopodobnie by już dawno była na tamtym świecie. Ale wiecie, ona uchwyciła się Jezusa. Ona odpowiedziała. Ciężka była to walka, bo wyjście z Egiptu dla niej to nie było takie, wiecie, ja nie chcę wam mówić, że ona tak... Ona oddała swoje życie Jezusowi, przyjęła chrzest, potem znowu popłynęła. Wróciła do siebie, kiedy miała cykle, kiedy przed terapią jeszcze, kiedy płynęła, to w pewnym momencie tylko pastor mógł do niej dotrzeć, mógł z nią rozmawiać, bo dla wszystkich innych była bardzo agresywna. Po roku kolejny nawrót choroby i znowu walka o Kasię. Wysłaliśmy ją do ośrodka. Po roku Kasia wraca odmieniona. Wiecie, dzisiaj ona jest częścią naszego zespołu i jest bardzo piękną blondynką. Mam nadzieję, że tego nie będzie słyszeć. Wyszła za mąż i teraz posłuchajcie. Ma pracę, ma nowe mieszkanie, ma kochającego męża, pięknie się ubiera. Ślicznie wygląda. Myślę, że jest uzdrowiona, chociaż czasami ma kryzysy. A tutaj nic się nie dzieje. Bo kiedy Bóg wchodzi do naszego życia, wprowadza nas w krainę mlekiem i miodem płynącą. W krainę mlekiem i miodem płynącą. Rozumiecie? Odbudowuje wszystko, bo wprowadza nas w inny świat. Świat, którym już On rządzi naszym życiem i świat, którym On się o nas troszczy. Dlatego kiedy On mówi do Mojżesza te słowa, to jest tak, jakbyśmy słyszeli słowa, które Bóg mówi dzisiaj do nas. I trzeci werset, ten dziewiąty, jest jeszcze jeden bardzo ważny moment tutaj. Bóg mówi: słyszę krzyk. Może dzisiaj nie ma tego krzyku takiego, może nam się wydawać, że no to nie o to chodzi, bo przecież oni pracowali dla Egiptu, oni różne prace wykonywali przy systemach nawadniających, budowie, wytwarzaniu cegieł i oni byli bici, oni krzyczeli. Ale wiecie, jest jeszcze inny rodzaj krzyku. To jest krzyk duszy, którego nie słyszą inni ludzie, ale który słyszy Bóg. I ten krzyk duszy towarzyszy często nam. I czytamy tutaj, że Egipcjanie ich dręczyli. Egipcjanie są symbolem demonów, a Faraon jest symbolem szatana.
demony przychodzą, dręczą i wtedy krzyczysz krzykiem, którego nie słyszy człowiek, ale słyszy Bóg. I Pan powiada, posyłam Cię do Faraona, wyprowadź lud mój. Wyprowadź lud mój. Wierzę, że Kościół jest po to, aby mówić do tych, którzy są Jego i wyprowadzać ich z Egiptu i wprowadzać do ziemi, która nazywa się Królestwo Boże. Halleluja. I to miejsce jest dla Ciebie. Dla każdego z nas tutaj jest miejsca dosyć w Królestwie Bożym. I tytułów jest dosyć w Królestwie Bożym. I łaska Boża jest nieograniczona i nieskończona. Bóg czeka. I to jest ta motywacja, dla której dzisiaj nie możesz powiedzieć Bogu nie. Bo dzisiaj Bóg widzi Twoje cierpienie. Widzi to, że tak naprawdę Tobie nie jest dobrze z tym. Wiecie, ja nie wierzę, że człowiek, który jest zniewolony nałogiem, budzi się rano, jest na kacu albo na głodzie narkotycznym i on mówi, że wszystko jest fajnie. On próbuje powiedzieć, ja już mam tego dosyć. Ale Egipt nie odpuszcza. Bez władzy Jezusa nie odpuści. Musi wejść Jezus do Twojego życia, aby Ciebie uwolnić, aby Ciebie wyprowadzić z tego miejsca. Kiedy czytamy tę historię, to wyjście Izraelitów z Egiptu wcale nie było łatwe. I ono pokazuje cykle. Ja myślę, że wyjście Izraelitów z Egiptu jest w pewnym sensie obrazem wychodzenia z nałogu, gdzie Bóg już Cię posyła do Ciebie ludzi. Oni już Cię wyprowadzają, ale Ty dalej gdzieś tam widzisz, że jeszcze jesteś związany, jeszcze Cię to trzyma. Ale jak mówią Amerykanie, step by step, krok po kroku, aż całkowicie wyjdziesz. Amen? I dojdziesz do miejsca, które Bóg Ci przygotował. I dojdziesz do miejsca, w którym Pan powie Tobie, tu osiądziesz, a teraz zacznę odbudowywać Twoje życie i błogosławić się ponad miarę. Halleluja. I oczywiście Mojżesz na początku miał wątpliwości, troszeczkę się z Bogiem prawował, ale ostatecznie co zrobił? Poszedł. Ostatecznie poszedł i wygrał. Chociaż sam do Kananu nie wszedł, to jednak wygrał tą wojnę. Bitwy miał przegrane niektóre, ale wojnę wygrał. Bo Biblia mówi, że zwycięstwo w tej wojnie należy do Pana. Możesz bitwę przegrać w swoim życiu. Możesz upaść. Możesz się nie sprawdzić w jednej bitwie, w drugiej. Ale pamiętaj, jeśli oddasz swoje życie Jezusowi, bitwa może być przegrana, ale nigdy wojna. Cała wojna to jest zwycięska wojna, i to zwycięstwo należy do Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Halleluja. Dlatego, kochani, chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że Bóg przychodzi do naszego życia nie dlatego, że chce zrobić z nas ludzi religijnych. Czy ja jestem religijny? Ktoś mi ostatnio powiedział, że to jest błąd, kiedy chrześcijanie mówią, że nie są religijni. Przecież chrześcijaństwo jest religią. W pewnym sensie takim, wiecie, jakbyśmy chcieli się tutaj uprzeć, to może i oni mają rację, że to jest religia. Ale religia nikogo jeszcze nie wyzwoliła. A żywy Bóg tak. Amen? Dlatego żywy Bóg ma inną motywację niż człowiek. Człowiek może chce mieć jakąś grupę ludzi, na których będzie wpływać.
A żywy Bóg chce mieć swój lud wolny. Amen. Lud, który nie cierpi. Lud, który nie jest ludem straconym. Wiecie, w swojej posłudze pastorskiej, jak każdy pastor, zmierzam się od czasu do czasu z ludzkimi cierpieniami, tragediami i w końcu śmiercią. Kiedy objąłem zbór, było w nich bardzo dużo osób w podeszłym wieku. Bardzo dużo. Dzisiaj, po 15 latach, mogę policzyć na palcach jednej dłoni, ilu seniorów pozostało. Około 100 osób odprowadziłem razem z moimi braćmi, siostrami na miejsce wiecznego spoczynku. Dlaczego wam o tym mówię? Bo kiedyś bardzo bałem się śmierci jako młody człowiek, a już absolutnie nie chciałem widzieć ludzi, którzy nie żyją. Dzisiaj nie robi to na mnie wrażenia, kiedy chowam ludzi, tylko dlatego, że wiem, kogo chowam. Chowam ciało, ale ducha i duszy nie. Oni żyją dalej. Chcę opowiedzieć pewną historię pewnej siostry, która była bardzo pobożną chrześcijanką. Miała 60 kilka lat, kiedy dowiedziała się, że ma nowotwór. Walczyła z nowotworem, myśmy walczyli w modlitwie. Wiecie, Pan czasami tak czyni, że jednych uzdrawia, a innych zabiera. Czyli też uzdrawia. Amen. Inaczej rozumie Bóg czasami uzdrowienie niż my. Znosiła to dzielnie. Znosiła dzielnie swoją chorobę. Aż w końcu trafiła do hospicjum, bo wymagała fachowej opieki. I co jest dziwne, w tym hospicjum była bardzo długo. Na ogół ludzie do hospicjum trafiają i są 2-3 dni. Ona była kilka tygodni. Kilka dobrych tygodni. I codziennie przychodzili ludzie wierzący. Kiedy przychodziliśmy do niej, z dnia na dzień ona ginęła w oczach. Z takiej dosyć korpulentnej osoby zrobiła się taka szczapka, ale ona zawsze z uśmiechem nas witała i mówiła: pastorze, powiedz mojej siostrze, żeby nie histeryzowała, bo ja idę do mojego Pana. Ja już chcę pójść do mojego Pana. I mówiłem jej: dobrze, powiem, żeby nie histeryzowała. I ona mówi: czytajcie psalmy, śpiewajcie tutaj pieśni. Niech ci wszyscy tutaj, którzy leżą, słyszą, że nasz Pan żyje. I Bóg ją wykorzystał do tego, żeby głosić Ewangelię w hospicjum przez ostatnie tygodnie jej życia. Ona mówiła wprost, że idzie do swojego Pana. Ale byłem też w sytuacjach, kiedy ludzie nie znali Pana. I bardzo długo cierpieli, zanim odeszli. I do dzisiaj jestem wzywany do hospicjum, kiedy ktoś nie może umrzeć. Wtedy podchodzę do takiej osoby i mówię jej o Jezusie. I proszę, żeby mi dała sygnał, czy chce się pojednać z Bogiem. I kiedy ona mi daje taki sygnał, modlę się, aby Pan Jezus ją zabrał. I wiecie, że te osoby po takiej modlitwie, mam telefon, godzinę, półtorej, odeszła. To jest niesamowite. Dlaczego o tym mówię dzisiaj? Bo Bóg przygotował nam dobre miejsce. Zna nasze cierpienia, zna nasze bóle, zna nasz krzyk i chce, aby Jego lud był wolny. Ja nie mówię, że dzisiaj kogoś z was Bóg chce zabrać już tam, ale ta historia pokazuje, że człowiek, który jest wyzwolony przez Chrystusa, ma już zupełnie inny status. Ma zupełnie inny status. Ma status Pana i Króla.
Amen. Królewny i królewicza. Królewny i królewicza. Królewny i panny. Albo pani. Hallelujah.